Każdy może napisać dwie książki. Jedną o całym swoim życiu i drugą o tym, jak został pisarzem. Problemem jest zawsze książka trzecia. Aha, to tak. To się wtedy okazuje, czy ty naprawdę tym pisarzem jesteś, czy nie. Książka nie odzyska swojego dawnego statusu. Nie będzie nigdy tak ważna jak 100 lat temu. Partnerem kanału jest firma Helico, firma Pitbull. Ten kanał istnieje dzięki waszej uwadze i waszym zainteresowaniu oraz dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy wszystkim wspierającym z YouTube, dziękujemy wszystkim patronom z serwisu Patronite oraz wszystkim tym, którzy kupują nam kawę poprzez portal Buy Coffee Too. Zapraszam na materiał. W naszym studiu Łukasz Orbitowski, autor najnowszej powieści Wróg. Cześć. Witamy serdecznie po dłuższej przerwie, dwuletniej. Chyba tak, no jak nie 3 lata, no. Ale pamiętam, że to była jedna z naszych pierwszych rozmów. Tak. Ile, znaczy twoich. Ile książek powstało od tego czasu, pamiętasz? Jedna albo dwie, bo jeszcze chyba był Chodź ze mną. No ale ja piszę książkę raz na 2 lata i bardzo dziwię się autorom, którzy piszą na przykład 2 rocznie. Bo ja bym wolał naprawdę iść do kamieniołomu, niż tak zasuwać. I może tak będzie po prostu, Tomek, że raz na 2 lata napiszę książkę i raz na 2 lata się tutaj spotkamy. A ile ta książka powstawała? A wiesz, a co to jest powstawanie książki? Wiesz, właśnie, bo mnie zastanawia to, czy na ile w tych książkach, no czytałem książkę Kult, i czytałem książkę o tym zabójstwie w Bydgoszczy, tak? Inna dusza, tak. Inna dusza. Nie, no i to są trochę książki napisane przez życie. Można tak powiedzieć? No i są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, tak. No właśnie. Tu jest trochę inaczej. No i to mnie zastanawia, nie? Skąd, bo tutaj, wiesz, no tam miałeś inspirację, a tu Rzym, Nowa Huta, w ogóle nasze okolice, gdzie my tutaj nagrywamy, Prądnik Biały. Tak. No bo to się, skąd to się bierze w głowie pisarza? Słuchaj, nie mam pojęcia. I wiesz, to jest dla mnie samo tajemnicze. Ty się pytasz o inspirację. A inspiracja i natchnienie przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach. Skąd się wziął Wróg? Słuchałem, była w ogóle gwiazdka. Dzień przed, dzień wigilijny, tylko ranek i z moją byłą dziewczyną, znaczy wtedy obecną, teraz byłą, zajmowaliśmy się sprzątaniem mieszkania, a ja skoncentrowałem się na czyszczeniu najważniejszego mebla w domu, jakim oczywiście jest barek. Więc czyszczę ten barek, czyszczę. Te flaszeczki tam truchleją, wiesz, w rogu, nie pij nas. I jest taka piękny utwór grupy Ulver, Nemoralia, poświęcony pochodniom Nerona. Zresztą cytat z tego Ulvera jest, otwiera tę opowieść. Ja jestem, kurde, kawał drania i sobie pomyślałem, słuchając tej piosenki, szorując szmatką barek, a gdyby tak napisać książkę o tym, że Neron miał rację z tymi chrześcijanami. No i oczywiście ta książka w końcu nie jest o tym, ale tak to się, wiesz, zaczęło. A ty pytasz o giganta, to też było bardzo ładne, no bo potrzebowałem jakiegoś pożaru w Krakowie. I sobie myślę, co tu się spaliło? Wiesz, archiwa się w Krakowie palą. No właśnie, sprawa nie wyjaśniona do dzisiaj. Najnowsze. Tak, najnowsze. Myślałem, żeby się tym zająć, bo to bardzo ciekawe. Ale szedłem sobie na Bratysławską z torbą, na tę siłownię, która tam jest. Szedłem ulicą Wybickiego od siebie. I tak myślę, gdzie by był ten pożar? Co ja znajdę? I nagle widzę tę taką papę na placu pokrywającą resztki spalonego giganta, no bo to ten teren jest do tej pory niezabudowany. I tak powiem, że upuściłem tę torbę sportową, zobaczyłem, kurde, to tu, nie? I wiesz, ja codziennie, albo prawie codziennie chodziłem tą trasą. No ale ty od razu notujesz to w głowie, przychodzisz do domu i robisz takie sobie zapiski jakieś? Czy jak to... Nie, zapiski są potem, bo wiesz, bo najważniejszym momentem pisania jest niepisanie. I w ogóle praca nad książką idzie od dobrego ku gorszemu. Bo najpierw sobie człowiek fantazjuje. Ja sobie po prostu chodzę, wymyślam, układam jakieś rzeczy, jakieś wzorce w głowie. Bawię się myślą po prostu. I to jest przezabawne, bo człowiek się czuje znowu dzieckiem. Dzieci fantazjują, dzieci mają baśnie w głowie. Nie? I ta baśń do głowy przychodzi. Potem jest drugi super etap, czyli research.
I tu research był akurat znakomity, bo na przykład spędziłem dzień na jednostce strażackiej. Gdzieś tu w okolicy też? Nie, nie, nie. Bo tutaj jest jedna nad Sudołem. Znaczy, nad Sudołem pracuje mój bohater mojej książki. No właśnie. Natomiast ja byłem w Poznaniu, bo tam mam kolegę, który... To też ciekawa historia. Ze 2 lata temu, nie więcej, ze 4 lata temu, byłem pod Poznaniem na jakiejś imprezie literackiej, która miała charakter plenerowy, jakiś tam dworek, coś takiego, koncert, spotkania. I wyrósł nagle przede mną starszy człowiek z papierosem i się mnie zapytał: Łukasz, czy masz w domu gaśnicę? I on odpowiedział: no nie mam tej gaśnicy, nie? A on się mnie zapytał: a dlaczego nie masz? Jak ci się instalacja zapali, to czym będziesz ją gasił? Wodą? I sobie powiedział: może to dziwne, ale ten chłop ma rację. I natychmiast na Allegro zamówiłem gaśnicę, którą mam w domu do dziś. I ten człowiek okazał się, strażakiem już w pewnych latach, który nie pełni czynnej służby, ale dalej jest w robocie, czymś tam się zajmuje. I napisałem do niego: czy, drogi Darku, czy mógłbym odwiedzić cię, odwiedzić twoich ludzi, zobaczyć, jak pracują strażacy? On się na to zgodzi i było, słuchaj, przewspaniale, no cały dzień obserwowałem, jak ci ludzie żyją, jak pracują, co się dzieje w ich głowach, gadaliśmy mnóstwo świńskich żartów, jakiś bimberek był, no i tak się właśnie pracuje nad książką. Ale chyba nie na służbie. Ja nie wiem, czy on był na służbie, chyba nie. No i jaki jest przekaz tej książki? Tak podsumowując, chyba nie chodzi o to, żeby każdy w domu miał gaśnicę. Ale każdy powinien mieć. Tak, znaczy, i apteczkę. Mam. Jaki jest przekaz tej książki? Ja nie do końca ci umiem powiedzieć, bo gdybym umiał ci powiedzieć, co ja chciałem zawrzeć w książce, to bym jej nie pisał. Bo to, co ja, wiesz, piszę, nie może być wyrażone w inny sposób. Tylko poprzez literaturę. Gdybym umiał te rzeczy ująć prościej, to bym ci teraz powiedział, a tej książki by tu nie było. Powiedziałbym: no, trzeba tak sądzę i nie ma co pisać. A o czym to jest? Znaczy, to jest o tym, że miłość jest ważna i że miłości nie można opluć. I o tym, że... O tym, jakim piekłem jest życie cudzym życiem. Wiesz, o czym mówię. Większość ludzi żyje życiem, które im ktoś zaprojektował. Na przykład rodzice. Albo partner. Albo system, albo społeczeństwo. System. Tak. Musisz być kimś. Tak, musisz być kimś. Prawda? Wejść w jakąś rolę. I to jest źródłem nieszczęścia, ponieważ moim zdaniem wielką wartością jest autentyczność i możliwość funkcjonowania na swoich własnych zasadach w świecie. O czym to opowiada? To jest historia cesarza Nerona. Prawda? Człowieka, który rozpoznał swoje przeznaczenie i chciał być aktorem. Chciał śpiewać, chciał występować na scenie. To było jego marzenie. Natomiast jego matka, Agrypina Młodsza, wymyśliła dla niego inny los. Że będzie panował. I on tego straszliwie nie chce, ale ugina się i zostaje tym cesarzem. I potem następuje jakiś straszny, straszny korowód śmierci, bo on wykonuje pracę, której nie chce. I dlatego jest tym taki potworny. A gdzie w tym wszystkim jest ten strażak? Z nad Sudołu. Strażak jest inaczej. Neron jest w głowie strażaka. Otóż to nie jest zwykła powieść historyczna. To nie jest autobiografia Nerona. To jest historia faceta, który uderzył się w głowę i zobaczył swoje przeszłe życie. Zobaczył, że kiedyś tam był Neronem. Czy to jest szaleństwo? Czy prawdziwa reinkarnacja, to ja już tego, wiesz, nie wiem. Znaczy, ja wiem, ale nie powiem. Czy ty nie musisz to rozpoznać? No i tenże strażak, oskarżony, zresztą słusznie, o podpalenie hipermarketu Gigant, opowiada psychiatrze, pani doktor, w areszcie na Montelupich, swoje życie współczesne, ale przede wszystkim swoje życie rzymskie. Bo te dwa życia się Łączą. Wyjdzie w końcówce. W końcówce wychodzi, że te światy są zespolone ogniem, ale nie tylko. Wspomniałeś o areszcie na Montelupich. Aha. To tam często bywasz w rozmowie z więźniami? Nie. Na, Mon-
Guadalupe nigdy nie byłem. Jeżdżę natomiast na ulicę Spławy do zakładu karnego w Nowej Hucie. Jest i taki, to jest taki bardzo specyficzny zakład karny. Roboczo rzecz mówiąc, używając już trochę tej więziennej mowy, zakłady karne dzielą się na zamki i półotworki. Tak. Zamek to jest na przykład na Montelupie. To polega to na tym, że 23 godziny siedzisz w celi, w 8, w 4, w każdym razie siedzą sobie tam te chłopy i na godzinę dziennie możesz wyjść na spacer, na taki placyk. I to są zamki. Natomiast Nowa Huta jest półotworkiem, czyli zakładem karnym półotwartym, do którego kieruje się albo nie mogę powiedzieć niegroźnych przestępców, przestępców z niskimi wyrokami za rzeczy, które trudno uznać za wielkie zagrożenie dla społeczeństwa. Ewentualnie lądują tam osoby z końcówką dużych wyroków, żeby ich dostosować z powrotem do pobytu w społeczeństwie. W zakładzie półotwartym można opuszczać cele, bo ci ludzie spacerują tam po tym obiekcie, mają może nie nieograniczony, ale jakoś tam dosyć otwarty dostęp do Skype'a. Bardzo wielu jeździ do pracy, więc to jest tego rodzaju placówka. A czym ty się tam zajmujesz konkretnie? Zajmuję się poezją. Jestem dziwnym człowiekiem, który raz na dwa tygodnie do tych ludzi przyjeżdża z wierszem. A kto pisze te wiersze? Ty piszesz? Nie. Wybierasz jakiś autorów? Wybieram. Jest taki pej. Naprawdę dobre wiersze, czy też bardzo dobre wiersze. W związku z tym, jak nie muszę wertować tomików, po prostu znajduję jakiś. I przyjeżdżam z nim na zajęcia. One są odczytywane. Znaczy, osadzeni dostają swoje kopie, ale ten wiersz zawsze czytam i potem następuje dyskusja, która bardzo szybko, bardzo i najczęściej odfruwa od tematów poetyckich i schodzi na Boga, ojczyznę, dzieci, rodziców, miłość i takie. Plus oczywiście słyszę dużo o niesprawiedliwości, która opanowała polskie sądownictwo. Aha. To tam więźniowie sądzą o reformie sądownictwa. No są niezadowoleni. Są bardzo niezadowoleni. Byli zadowoleni ze starego rozdania, czy z nowego? Ja myślę, że oni byliby zawsze niezadowoleni. Znaczy, ja mam przypadki ludzi, których ta reforma Ziobry zatrzymała w więzieniu. Był i taki, który miał wyjść, ale Ziobro zrobił zmiany, no i chłop siedzi do dzisiaj. 27 lat już siedzi. Przykra sprawa. Ale oni przede wszystkim narzekają na złe paragrafy. Nie spotkałem więźnia, który sądził, że byłby niewinnym, a teraz spotkałem wielu, właściwie wszystkich, którzy twierdzili, że zostali skazani ze złego, niesprawiedliwego paragrafu. No najprostsza, mogę to unaoczyć najprostszym przykładem, czyli różnicą pomiędzy pobiciem a usiłowaniem zabójstwa. Jak masz usiłowanie zabójstwa, to dostaniesz dychę. A za pobicie najwyżej 3 lata. W związku z tym ci, którzy siedzą za usiłowanie zabójstwa, są wściekli, że jej nie sądzono za pobicie. I tak to... Pobicie ze skutkiem śmiertelnym. A zdarzało ci się czytać więźniom poezję Charlesa Bukowskiego? Nie. Myślałeś o tym? Znaczy ona jest chyba za bardzo pijacka. Poza tym ja już rozkminiłem swoich osadzonych i znam ich wymagania literackie. Po pierwsze chcą, żeby wiersz był prosty, a jednocześnie ładnie napisany. I życzą sobie wyraźnie czytać polskich autorów. Nie wiem dlaczego, ale ja się tego trzymam. Ze dwa razy miałem anglosasów i to się nie przyjęło. Czyli to jest taka forma resocjalizacji też? Nie, w żadnym razie. W żadnym razie, wiesz, no ja... To skąd pomysł na czytanie poezji więźniom? I interpretacja. Znaczy wiesz, zacznę od tej resocjalizacji. Ja ich nie próbuję zmienić. Ja ich nie próbuję uratować, ja ich nie próbuję naprawić, ponieważ nie jestem pedagogiem i nie taka jest moja rola. Ja im próbuję dać godzinę w innym świecie. Że oto są sobie ci więźniowie, żyją tym więziennym życiem, które jest bardzo przyziemne, rzekł nawet prymitywne.
I nagle przychodzi dziwnie wyglądający, wytatuowany człowiek z wierszem w łapie i mówi, o teraz sobie przez godzinę pogadam o wierszach. I to wyciąga na chwilę z tej przyziemności. I wiesz, ja widzę doskonale, że ci ludzie bardzo życzliwie reagują na tę ofertę. I mówiąc szczerze, my naprawdę gadamy o tej poezji. Ich to kręci, ich to wzrusza. Oczywiście jest grupa, która tam przychodzi tylko, żeby nabić sobie punktów, bo przecież za te zajęcia masz jakieś punkty, które ci potem pomogą na wokandzie i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest taki trzon więzienniczy, którzy to ludzie rzeczywiście się angażują i czekają na kolejne spotkania. Niekiedy przynoszą własne poetyckie odpowiedzi na wiersze. Też piszą. Więc to się jakoś... A zdarza ci się z nimi rozmawiać no i słuchać jakichś dziwnych historii? Mam i czy może być to materiał na kolejną książkę? Czy może, to nie wiem. Co osadzone, to inne życie, inna historia. Ale wiesz, nieosadzone też, ty też masz swoje historie. Wiesz, o każdym człowieku... Ale czy na książkę? O każdym człowieku da się napisać książkę, prawda? A losy tych ludzi są nie tak znowu odległe od naszych, to po prostu zrobili jakąś głupotę, zrobili błąd i tam siedzą. Oczywiście też miałem do czynienia z zawodowymi przestępcami, dla których po prostu pobyt w więzieniu jest częścią pracy. Zdarzyło się, Wliczone w ryzyko. Wliczone w ryzyko, tak. Ale oni przede wszystkim próbują w jakiś sposób okiełznać ten czas, który im przypadł w udziale. I znowu są dwa sposoby, dwie metody. Bardzo wielu osadzonych literalnie przesypia karę. Co to znaczy literalnie przesypia? No przesypia, śpią. Po apelu na spanie. Obiad, drzemka. Wieczorem po raz kolejny ten sam film w telewizji i znowu spanko. I śpią, po prostu są w letargu i jak bicie na zimę. I czekają, aż się kara im skończy. A druga grupa podchodzi do tego czasu zadaniowo. Mam takiego jednego, bardzo, bardzo fajny facet. Siedzi za jakieś oszustwa finansowe. I to jeszcze sobie posiedzi, bo to była gruba sprawa. I on mówi mi, że to jest czas dla niego, żeby skupić się na sobie. Powiedział mi, że jak robił te swoje biznesy, no to był cały czas zagoniony, a teraz siłą rzeczy jest zagoniony. Pracuje w magazynie, pomaga innym więźniom, takim opiekunem młodzików. Nie? Na przykład dają go zawsze do celi, gdzie jest świeży narybek, żeby ich ogarniał, żeby im pomagał. I mówi mi, że on ten czas poświęcił na naukę języków, bo się uczy tam kolejnego, nie wiem, już piąty język, to też długo siedzi, nie? To prawdziwy poliglota. Ćwiczy go na siłowni i tyle, nie? I czytanie książek. I leci czas. No wiesz, jemu to trochę jeszcze zostało, nie? Tam chyba dychę ma. A co myślisz o dzisiejszej edukacji i telefonizacji młodzieży? Nie mam... odnośnie telefonizacji młodzieży to jest coś, z czym trzeba się pogodzić. No ale przecież już wychodzi, że to jest nie do końca dobre dla tych dzieciaków. To prawda, ale moim zdaniem ta woda przeszła pod mostem, to już się dzieje. Wiadomo, że być może byłoby lepiej, gdyby dzieci nie korzystały z telefonów w takim obszarze, w jakim korzystają, ale to się dzieje, więc od tego nie uciekniemy. No ale w tym telefonie jest ta wiedza też, nie? No. Czy myślisz, że w nowym pokoleniu, mającym dostęp do całej tej wiedzy, tego świata, szanse na nowego Orbitowskiego są większe czy mniejsze? Ale rany boskie, po co komu nowy Orbitowski? Jak jeszcze stary dycha. Nie wiem, nie. Jeszcze zastanawiam, bo my nieraz tutaj się zastanawiamy. No masz to, jest to urządzenie, nie? I wystarczy odpowiednio zadać pytanie, a mimo wszystko ludzie i tak przeglądają jakieś kotki, pieski, no bzdury po prostu, zamiast chłonąć tą wiedzę, nie? To prawda. Tak jak mówiłeś o językach, nie? Nauczanie języków jest dzisiaj 10 razy prostsze, bo nawet ta sztuczna inteligencja może cię uczyć i tu i teraz. Słuchaj, ale faktycznie jestem tym zaskoczony. Znaczy, nie zaskoczony, ale jako dzieciak, gdy miałem 10-15 lat,
straszliwie poszukiwałem wiedzy. Wiesz, byłem chłopakiem, który mieszka w bibliotece. I gdybym teraz miał dostęp do tak dużej ilości informacji, no to zwariowałbym z radości, nie? A patrzę na moich synów i widzę, że ten internet nie do końca służy pozyskiwaniu wiedzy. Nie wiem, czy chłopaki oglądają gołe baby, może tak, może nie, ale na pewno oglądają głupoty z TikToka. I to jest rzeczywiście niepokojące, znaczy niepokojące, no, taki rodzaj rozrywki. Ale z całą pewnością byłoby lepiej, gdyby, nie wiem, czytali na Wikipedii o starożytności, czy o czymś tam. Ale cóż, wiesz, moi przyjaciele wychowują 2-letniego syna i zdecydowali się na całkowite wyautowanie telefonu, w ogóle ekranu do jego życia. Dziecko ma książeczki, dziecko ma klocki i to jest w ogóle super. Ja doceniam ten rodzaj odpowiedzialności. Podziwiam, bo widzę, ile ich to pracy kosztuje. Bo nie mogą włączyć dziecku bajki albo gry i mieć z nim spokój na pół godziny czy godzinę. Nie. Cały czas jedno albo drugie gania z tym chłopaczkiem. Ale też sobie pomyślałem, że przecież przyszłość będzie cyfrowa. I dzieci, które od maleńkości wyrastają z elektroniką, z telefonem, będą miały większe szanse na sukces zawodowy niż te, które było tego odseparowane. Jest to tak jest. No. No ale my tak byliśmy wychowani, jakoś tak sobie radzimy. No tak, ale myśmy... Mało tego, mamy świadomość tego, bo no, jesteśmy w to trochę, wiesz, wyrypani, bo no, sami po sobie widzimy, jak te urządzenia nas ogarniają, nie? Jak jesteśmy, wiesz, trochę uzależnieni od tego, nie? To jest dobrze powiedziane, one nas ogarniają. Ja jestem uzależniony od klikania, od sprawdzania co nowego na Messengerze, od rozmów na Messengerze i tak dalej, i tak dalej. Tak jak sobie patrzę, to ja spędzam ze 5-6 godzin na telefonie. Jest już nawet taka choroba, strach przed tym, że właśnie ominą cię te wiadomości, nie? Ale najlepsze jest to, że co się stanie, jak nie ominą? Nic się nie stanie, przecież tam nie ma żadnych. Zazwyczaj dostajemy żadnych bzdury właśnie, tak, też, nie? Wszystko, ale wiesz, no to jest dopaminowe. No, klikam i mój mózg się cieszy. I no, to jest... ty masz tego świadomość, a taki dzieciaczek nie ma. No ale klikamy tak samo. Ja sobie myślę czasem zrobić odwyk od komórki, ale nigdy nie udało się. Nie. Na razie nie. A co myślisz o samej edukacji? Myślę, że jest bardzo niedobrze. I to wiesz, no, ja znam szkołę od strony rodzica, bo wychowałem dwóch chłopaków, teraz jestem samotnym ojcem, mieszkam. Mieszkam z Julkiem i widzę, jak bardzo, nie mogę powiedzieć, że nauczycielom się nie chce, ale może tak jest. Oni są niedofinansowani, sfrustrowani, pogardzani i średnio im się chce kłaść wiedzę do głowy uczniów. Obserwowałem to na przykład w pandemii. Nauczanie zdalne. Nawet nie godzinę, 40 minut, ale pół godziny. Spędzone głównie na tym, że nauczycielka mówi, a uczeń nie słucha. Mało tego, przecież istnieją wyzwania pedagogiczne, z którymi szkoła sobie w ogóle nie radzi. Depresja wśród młodych. Znam, no nie będę oczywiście mówił, o kogo chodzi, ale znam rodziny, gdzie są nastolatkowie, po pobycie w zakładach zamkniętych, po próbach samobójczych na leka. Co z tego szkoła robi? Nic nie robi. Tak samo jak przecież mój młodszy syn też miał jakieś problemy osobowościowe, to wszystko, co nauczyciele zrobili, to przychodzi do nas z pretensjami. Zamiast wyjść naprzód, pomóc, zareagować jakoś. Ale to naprawdę nie jest też wina tych ludzi, tylko wina systemu. System mało płaci, system nauczycieli władował w jakąś potworną robotę papierkową. Bo owszem, oni mają te 18 godzin, ale potem istnieje gigantyczna ilość jakichś dupereli do wpisania, do wklepania w komputer, która im zajmuje czas. Po co mają to robić? A jakbyś miał taką magiczną różkę, to co byś zmienił w szkole? Dobre pytanie. Co bym zmienił w szkole?
co byś zrobił, żeby ten nauczyciel zaczął wreszcie mieć tą wartość jak kiedyś, nie? Że nauczyciel w ogóle w społeczeństwie był kimś i miał znaczenie. Podniósł mu pensję i związał bardziej z uczniem. Nie wiem, na czym to związanie z uczniem miałoby do końca polegać. A jakbyś na przykład wykluczył to te wszystkie takie zdarzenia typu, że wiesz, idzie ta mama do tej szkoły i mówi, no dlaczego on dostał piątkę, ja wiem, czwórkę, jak ja wiem, że on mógłby dostać piątkę. I wiesz, pełno jest takich... No to wiesz, między młodym a kowadłem cały czas. Odpowiedź jest prosta. Pani tego nie wie, bo dostał czwórkę. Nie mógł dostać piątki, bo jakby mógł mieć piątkę, to by ją miał. Nie nadawał się. Wiesz, no, nauczyciel jest w jakimś sensie zakładnikiem rodzica. I istnieje, wiesz... To jest znowu systemowo budowana niechęć. Nauczyciele nie lubią rodziców, bo rodzice są roszczeniowi. Przychodzą z pretensjami, awanturują się albo okazują jakieś głupie formy troski. Pamiętam, jak byłem na wywiadówce i pojawił się pomysł wyjazdu trzydniowego na obóz do lasu, żeby chłopaki, żeby dzieciaki były w namiotach, coś takiego. Jezus, a będą tam żmije, a będzie zimno, a czy się nie przeziębią. Powiedziałem akurat wtedy, ludzie, rany boskie, pojadą pod namioty, porąbią drewno, będzie ognisko, pożrą ich komary, ktoś pewno wypije jabola i tyle. I będzie super, nie? Jedźcie na tą wycieczkę. Oczywiście nikt nie pojechał, to upadło. A z drugiej strony, wiesz, rodzice też są... niezadowoleni z tego względu, że szkoła rzuca się głębokim ciegiem na dom. Rodziny żyją podług planu lekcji, podług prac domowych, których nie powinno moim zdaniem w ogóle być. Znów rodzina mojego przyjaciela, no to miała całe popołudnia, całe wieczory zorganizowane tylko po to, że nauczyciel coś zadał. A ja widzę to u siebie w domu, no, no wiesz, to dla mnie to jest chore, że ja przychodzę też z pracy i muszę tutaj siedzieć i uczyć dziecko, wiesz, odrabiać zadania, to zamiast ten czas spędzić nawet na jakieś gry albo zabawy z nimi, coś porobić. To się męczysz, tak. To się męczę, nie? I sobie przypominam, jak to było. Teoretycznie zniesiono zadania domowe, ale dalej są. Właśnie, teoretycznie zniesiono, ale w praktyce. A jak widzisz przyszłość książek? Wiesz co, szczerze, tak jak teraźniejszość. Kiedy byłem młody, książka była takim wiodącym wehikułem kultury. To pisarze mówili ludziom, co mają czuć i myśleć. Książki były sprzedane w wielkich nakładach. Autorzy, tacy jak Szklarski, mieli status celebrytów. I to się skończyło. Bo pojawiły się nowe sposoby korzystania z kultury, ku którym ludzie ciążą, pojawiły się gry, Netflix i tak dalej, i tak dalej. I książka jest tylko jednym z wielu, i to wcale nie najważniejszym, nośnikiem kultury. I myślę, że tym pozostanie. Ja nie wierzę w śmierć książki, w to, że ludzie przestaną czytać. Nie przestaną. Właśnie, chodzę czasem po szkołach. Młodzież czyta. Dzieci czytają. Nie czytają tych książek, które my byśmy chcieli i im polecali. A jakie właśnie czytają? Właśnie nie, czytają rzeczy z Young Adult. Z takiego nurtu. I Rodzina Monet na przykład. I to są hiper, duper popularne autorki, o których tak naprawdę ty nic nie wiesz. Ale mają swoje lektury, swój świat. I bardzo dobrze, że czytają to, co chcą, a nie to, co my im mówimy. I to jest super. Więc wiesz, książka nie odzyska swojego dawnego statusu. Nie będzie nigdy tak ważna jak 100 lat temu. A ty masz jakieś takie rekomendacje, które mógłbyś polecić młodemu człowiekowi, że warto przeczytać taką książkę? Słuchaj, powiem ci... coś wnieść w swoje życie? Nie, powiem ci, ja przegrałem tutaj na całej linii. Moje dzieci nie czytają, Julia nie czyta. Pamiętam, to parę lat temu było. Julek miał powiedzmy 13 lat i chciał zagrać Wiedźmina. I czy może zagrać Wiedźmina? A tam, wiesz, są cycki i takie rzeczy, nie? Ja myślę, czy mu dać tę grę o gołych babach, nie?
Dać, nie dać, kurde, na pewno i tak ogląda pornole, no, ale niewychowawcze. Co zrobić? Więc wziąłem się na sposób i mówię mu, Julek, masz tutaj Sapkowskiego, pierwszy tom opowiadań, chyba Ostatnie życzenie to się nazywało. Mówię mu, masz, chcesz zagrać Wiedźmina? Przeczytaj książkę. Jak przeczytasz tego Wiedźmina, to możesz grać Wiedźmina. Tak bardzo mu na tej grze nie zależało. Nie zależało mu tak. Nie przeczytał. Leży na półce do dzisiaj. No widzisz. Nie chce się. Nie chce się i wiesz, Julek przeczytał jedną książkę, czyli biografię grupy muzycznej KAT, bo chciał pozyskać informacje. Dla niego książka, lektura nie jest przeżyciem samym w sobie, nie jest doświadczeniem, okazją do tego, żeby czegoś się dowiedzieć. Zmienimy temat na stereotyp pisarza. Czy w ogóle jest jakiś? No bo ty trochę przeczysz ten. Wiesz co, ja cały czas... Tu siłownia, tu metal i tak dalej i w ogóle nie wyglądasz jak klasyczny pisarz. Słuchaj, ja to ciągle słyszę i zawsze zadaję to samo pytanie, a jak wygląda pisarz? No mi się kojarzy taki, wiesz, zahukany gość, tam gdzieś sobie siedzi w okularkach. No wiesz, a popatrz na Hemingwaya, jak wyglądał. Kawał chłopa ze strzelbą. Nie ma czegoś takiego jak wygląd pisarza, jak stereotyp pisarza. No. Tak samo jak nie chociaż ma... dzisiaj tyle ludzi pisze książek, że w zasadzie no, każdy może napisać książkę, nie? W zasadzie dużo ludzi pisze te książki. Każdy może napisać dwie książki. Jedną o całym swoim życiu i drugą o tym, jak został pisarzem. Problemem jest zawsze, kurwa, książka trzecia. Aha, to tak. To się wtedy okazuje, czy ty naprawdę tym pisarzem jesteś, czy nie. A wiesz, ja wyglądam tak jak lubię, tak, wyglądam tak, jak mi się podoba, co oczywiście brzmi dziwnie w kontekście tego wszystkiego, na co wy patrzycie teraz, ale to jest wszystko pochodna jednej ważnej rzeczy, pochodna wolności. Ja wykonuję wolny zawód, jestem artystą, nie robię tego po to, żeby dostosowywać się do oczekiwań społeczeństwa. Czyli jesteś sobą. Czy ja jestem sobą w pełni? No, pewno nie. Czy ktoś wykreował... Ale staram się, nie, to nie jest kreacja, ale staram się być tak autentyczny, tak szczery i tak pogodzony ze swoim własnym, jak to tylko możliwe. W związku z tym wyglądam jak wyglądam, chodzę jak chodzę i mówię jak mówię, ze żwirem w głosie. A pamiętasz swoją pierwszą książkę jeszcze? Albo jak pisałeś, jak zaczynałeś? No pewnie, że pamiętam. Zmieniłby coś? Nic. Znaczy wiesz, moje pierwsze powieści są dziwne. Ja mogę z perspektywy czasu zrozumieć, czemu się nie sprzedały. Bo są popieprzone, potrzaskane, z przesadą pomysłów, z jakąś, wiesz, młodzieńczą drapieżnością. Są popierdolone. I gdybym w tym momencie miał zacząć pisać na nowo Horror Show czy Trasę Ciepło, to bym w ogóle, wiesz, nie wiedział się, jak za to zabrać. Bo nie ma we mnie już tych wszystkich pomysłów. Nie ma we mnie tego gniewu, tej wściekłości. Ja jestem, wiesz, sytym, spokojnym sukinsynem. Ale z drugiej strony, wiesz, tak jak 27-letni Łukasz nie był w stanie opisać wroga, bo nie wie tyle o miłości, nie wie tyle o tęsknocie, nie wie tyle o stracie, nie ma takiego warsztatu i nie da mu sobie rady. Tak teraz ja, gdybym miał jeszcze raz napisać Trasę Ciepło od początku do końca, to bym sobie w ogóle nie poradził. Wyszłaby kompletna kaszana. Więc moje wczesne książki są popieprzone, są źle skomponowane, wiele rzeczy tam leży, ale jest jakiś gniew, jakiś potworny niepokój. Coś, czego teraz już nie mam, nie? Bo jestem zadowolonym człowiekiem u ciebie w studiu. A może się warto zastanowić, żeby napisać jednak książkę o swoim życiorysie. Taką fikcję literacką, przemieszaną, wiesz. Ale mi się aż tak wiele nie zdarzyło. I mówiąc zupełnie szczerze, po pierwsze, ja zamierzam jeszcze trochę pożyć, więc pisanie autobiografii nie bardzo mi pasuje. To no byśmy zlecili komuś. Nigdy. Już. Nie. A wiesz, ja się odwołam tutaj do takiej wartości jak szczerość. Moje książki są autentyczne i autobiografia również musiałaby taka być.
A szczerość zakładałaby odsłonienie intymnych tajemnic innych ludzi. Nie wiem, moich byłych kobiet, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musiałbym poujawniać rzeczy, które były ujawnione mi bardzo konfesyjnie. I oczywiście nigdy, przenigdy tego nie zrobię. W związku z tym mógłbym być albo skurwysynem, który pisze prawdę w swojej książce i dopierdala innym, tak? Albo musiałbym być kłamcą, który się wybieli i ominie pewne najciekawsze, jak sądzę, dla czytelnika elementy mojej przeszłości. W związku z tym nie. Żadnych wspomnień, żadnej autobiografii. Będę pisał powieści do końca życia, aż pewnego dnia zostanie tutaj puste krzesło. Mamy jakiś pomysł na kolejną książkę? Nie, w żadnym razie. Na razie odpoczynek. Wiesz, ja pracuję dużo przy filmach, przy grach wideo, więc nie odpoczywam, ale nie mam absolutnie żadnego pomysłu na to, co dalej. A co robisz przy grach? Wymyślam. Scenariusze? Fabułę, wymyślam postaci, pracuję z wirtualną, może ze sztuczną inteligencją, bo jeden z moich projektów zawiera się w tym, że muszę stworzyć postać, z którą będziesz mógł porozmawiać. Ale wiesz, postać jakąś tam swoją historią, określoną emocjonalnością, ze znajomymi, funkcjonującą w tym, a nie innym świecie. No i to jest kupa roboty, ale też wielka frajda, bo się czuję trochę jak Bóg. Wiesz, tworzysz, tak. Tak, ale wiesz, zawsze w książkach, no, moi bohaterowie mówili to, co ja chcę mówić, co im wkłada w usta, prawda? Dialogi w tej książce są dialogami, które ja wklepałem. A jak tworzę tę postać, tego powiedzmy kaprala, to on mi odpowiada już własnymi słowami. I to jest zajebiste. A jest jakaś gra, która już została skończona, przy której pracowałeś? Tak, i jest nieudana. Nieudana? Nieudana. Znaczy, całkiem fajna, tylko nie odniosła wielkiego sukcesu. To się nazywa This is the Zodiac Speaking i opowiada o tym mordercy Zodiaku, który działa w Stanach, i generalnie chodzi o to, że musisz zapobiegać morderstwom Zodiaka. Jak gdyby przedustawnie działasz i usuwasz z planszy elementy, które mogłyby Zodiakowi pomóc w zabijaniu. To była w ogóle ładna historia, bo do tego projektu mnie zaprosił Krzysiek Gruziński. Teraz się przyjaźnimy, ale pamiętam, jak napisał do mnie wiele lat temu, że zrobił z nim grę. Ja mu udzieliłem uprzejmie odpowiedzi w stylu spierdalaj. Ale on tam coś pocisnął, zaczął gadać i zeszła rozmowa na polskiego punka. I ja mówię, że moim ulubionym punkowym zespołem jest Moskwa. Grupa Moskwa. A Grzesiu mówi, grałem przez parę lat na basie w Moskwie. Co było, okazało się prawdą. No to pomyślałem sobie, że dobra, no to tak wygląda przeznaczenie, robię z tobą grę, chłopie. I żeśmy grę zrobili. Nie udała się. Zrobiliśmy potem operę w VR-ze. Nakręciliśmy krótkometrażówkę, a teraz sprzedaliśmy scenariusz do naszego wspólnego filmu. W związku z tym idziemy od klęski do klęski. No oby nie. Oby nie. A film? Przy którym filmie robisz, który powstał? Może z filmem było inaczej, nie było jakiejś klęski? Nie ma żadnego. Poza jednym krótkim metrażem nie mam żadnego filmu na koncie. Są w tym momencie dwa scenariusze moje w produkcji. Trzeci sprzedany, ale na razie nie mam sukcesów na tym polu. Jak się zobaczymy w kinie, to pogadamy. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję, Ciomek. Dziękuję, Łukasz. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeżeli uważasz, że ten materiał był godny twojej uwagi, to dla taktycznego zasięgu polub, udostępnij, zasubskrybuj. Możesz również zostawić działający komentarz taktyczny na minimum 7 słów.